były maile, to był szereg maili do mojej agencji i tak w zasadzie się zaczęło. No i tak rozmowy trwały przez kolejny miesiąc, drugi i tak finalnie się zdecydowałem. Nie, żadnych prób nie było, bardziej wydaje mi się, że oni po prostu zrobili, nie wiem, screen z mojego Instagrama, tego co robię, mówię, gdzie byłem, co robiłem. No a fizycznie, znaczy spotkaliśmy się w momencie, kiedy już stwierdziliśmy, że dobra, może chcemy, to zobaczymy, wtedy były jakieś takie próby kamerowe, czy damy radę, czy nie. Wiesz co, jeżeli pytasz o minusy, wiesz co, ja też pracuję jako model, miałem też takie obawy, że jednak dużo marek może się wycofać od tego, no bo jednak pomimo tego, że też otwarcie mówię, że jestem gejem, nie jest to tak widoczne i wiele marek, nie wiem, robiąc garnitury ślubne, no stwierdzi, dobra, no teraz już wszyscy wiedzą, że jest gejem, to dlaczego ma robić tą sesję czy tą kampanię, więc rzeczywiście pojawiło się takich dużo pytań, co z tym. Wiadomo, no też całe te napięcia polityczne i cały ten hejt skierowany w ogóle w całą społeczność LGBT, no to tam było, to były takie główne minusy. Tak zastanawiałem się, jak, czy dam radę, czy to, że to ten cały ciężar spadnie poniekąd na mnie, ile hejtu się na mnie wyleje, czy się wyleje, czy wręcz odwrotnie będzie wsparcie, więc to był taki bilans plusów i minusów.